Ropa jest ważna i benzyna. A dlaczego? Zobaczcie, ile samolotów jest w powietrzu każdej chwili. Te żółte kropki to samoloty w powietrzu. I posłuchajcie ciekawostki, że tutaj mówi się, że koniecznie trzeba w Europie wprowadzić elektryczne, a posłuchajcie... Jeszcze jeden samolot w ciągu doby spala średnio około 260 tysięcy litrów paliwa. Przyjmując, że samochód pali 7 litrów na 100 km i przejeżdża około 15 tysięcy na rok, to jego zużycie wynosi 1050 litrów. A to oznacza, że jeden samolot w ciągu 24 godzin spala tyle, co 247 samochodów przez cały rok. Spójrz teraz na to, co wyświetla się na ekranie i zastanów, dlaczego to my nie będziemy mogli niedługo jeździć samochodami, wjeżdżać do centrów miast i mówi się, że musimy walczyć o ekologię. Zostaw suba i łapkę w górę. Wiesz, że jeden samolot... No, ciekawostka.